Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj skomentuję materiał pana Rafała Ziemkiewicza o omylności papieża. Materiał ten komentuje komentarze polityczne papieża Franciszka, jak również historię politycznych relacji Polski z Watykanem. Zapraszam. Pan Ziemkiewicz zarzuca najpierw papieżowi brak potępienia agresji Rosji na Ukrainę. Gdy papież tłumaczy się, że nie powinien się mieszać w sprawy polityków rządzących państwami, no to pan Ziemkiewicz wypomina mu, że nie miał skrupułów, aby powiedzieć, że budowanie muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej nie jest chrześcijańskie właśnie w czasach wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pan Ziemkiewicz przytacza następnie głosy różnych antykatolickich komentatorów, którzy twierdzą, że oto teraz nadszedł czas, żeby zweryfikować nasze polskie podejście do katolicyzmu, no bo oto teraz widzimy, że papież nie postępuje tak, jak postąpić powinien. No i zasadnicza wymowa materiału pana Ziemkiewicza jest moim zdaniem jak najbardziej słuszna, to znaczy jest ona taka, że w żadnym wypadku nie mamy powodu, żeby weryfikować naszą katolicką wiarę ze względu na politykę Watykanu. Jak pan Ziemkiewicz to motywuje? Do tego chciałbym się odnieść, nie dlatego, że ze wszystkim się nie zgadzam, ale dlatego właśnie, że zgadzam się z 70% i uważam, że właśnie te pozostałe 30% jest warte sprostowania, bo jeśli się tego nie sprostuje, myślę, że jednak może powstać niewłaściwy obraz, a takie rzeczy, takie błędy są najbardziej niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczne błędy to są błędy, które są bardzo blisko prawdy. A więc gdy ktoś argumentuje tezę, z którą się zgadzamy, na sposób, który jest nam bliski, a jednocześnie przemyca on rzeczy, które są nieprawdziwe i które mogą być szkodliwe, no to jest to szalenie niebezpieczne i moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją. I bynajmniej nie oskarżam tutaj pana Ziemkiewicza o jakąkolwiek złą wolę, nawet być może nie do końca o złą interpretację, raczej o pewne braki w zrozumieniu pewnych procesów, powiedzmy takich z punktu widzenia historii, idei. Pan Ziemkiewicz siłą rzeczy jest komentatorem politycznym, a więc rozważa świat przede wszystkim w ten sposób. Ja bym chciał tutaj dodać perspektywę teologiczną, która może rzucić nowe światło na to, o czym pan Ziemkiewicz mówi. A więc zaczyna on swoją argumentację od tego, że my jako Polacy mamy już długą tradycję takich politycznych sporów, nieporozumień z Watykanem i nigdy, nawet dla tych bardzo katolickich polityków, nie stanowiło to jakiegoś wielkiego problemu. Pan Ziemkiewicz zaczyna z Grzegorzem XVI i encykliką, czy listem do biskupów Cum Primum. Cóż czytamy w tym liście, w tej encyklice? O tym już mówiłem w moim materiale Migranci, powstańcy i papieże. Tutaj tylko w dwóch zdaniach. Papież potępia powstanie listopadowe, nazywając rosyjskiego carskiego okupanta prawnie ustanowioną władzą. No i tutaj pan Ziemkiewicz oczywiście wyraża swoje niezadowolenie, chociaż tekst, materiał w ogóle o tym nie jest, no ale jakby w jakimś stopniu jednak tak, no według niego jest to ewidentnie fałszywe, ewidentnie właśnie antypolskie, ewidentnie jest to brudna polityka. Ja za chwilę jeszcze dodam do tego wyjaśnienia, które wcześniej już, z którym wcześniej się podzieliłem, dodam jeszcze kilka myśli, które moim zdaniem mogą być tutaj ciekawe. Najpierw przedstawię sposób argumentacji pana Ziemkiewicza do końca. Później pan Ziemkiewicz cytuje różnych polskich autorów, przede wszystkim romantycznych, włącznie z naszymi wieszczami narodowymi, którzy krytykują politykę papiestwa w najmocniejszych słowach. Zwracam na to uwagę, że u nich widzimy taką ewidentną sakralizację rewolucji. Dla nich wszystkie te powstania to jest podniesienie sztandaru wolności.
No myślę, że dla katolika powinno być oczywiste, że i rewolucja francuska, i Garibaldi we Włoszech to nie jest tak po prostu sztandar wolności, że są to rewolucje, czyli zjawiska, które na poziomie moralnym naprawdę bardzo trudno jest obronić, a przeważnie po prostu się nie da. Dla tych romantycznych wieszczów, autorów, te rewolucje bardzo często są rzeczą zupełnie świętą i dlatego nie cofają się oni przed tym, żeby mówić o tym, że papieże, którzy potępiają te powstania, tutaj jakby na razie jeszcze nie dochodzę tak bardzo do tych polskich powstań, one są trochę inne z punktu widzenia całego świata, niekoniecznie było to tak bardzo inne. W każdym razie dla tych romantycznych wieszczów te rewolucje to jest właśnie najlepsze, co się może wydarzyć dla polskich romantycznych wieszczów. Dlaczego dla Watykanu nie? O tym za chwilę. Natomiast zwróćmy na to uwagę, że oni ją sakralizują, sakralizują rewolucję, co zasadniczo nie jest w żaden sposób katolickie. Później pan Ziemkiewicz mówi o odznaczeniu przez Leona XIII, kanclerza Bismarcka. Cytuje tutaj Ignacego Chrzanowskiego, który mówi, że oto namiestnik Chrystusa odznaczył orderem antychrysta. Znowu, moim zdaniem, rzutuje tutaj taki romantyczny pogląd na tegoż konkretnego polityka, a niekoniecznie dosyć realistyczne, spokojne spojrzenie. Leon XIII udziela tego orderu Bismarckowi już pod koniec jego życia, kiedy on odpuszcza cały Kulturkampf, kiedy następuje, jest taka faza pod koniec rządów Bismarcka, takiej odwilży, i wtedy Leon XIII odznacza go tym orderem. Być może niesłusznie, ale na pewno nie ma podstaw, żeby w tej ostatniej fazie Bismarcka, jego rządów, mówić o rządach antychrysta. Naprawdę nie ma do tego podstaw. I tak drastyczne uproszczenie już samo z siebie powinno wskazywać na to, że jednak coś tutaj nie gra. Pojawiają się również inne tendencyjne wypowiedzi, na przykład Mieczysława Grydzewskiego, polskiego Żyda, jak to pan Ziemkiewicz go opisuje, który mówi, że Polska nie dostała od chrześcijaństwa nic. Warto by tutaj wspomnieć o Piusie XII, który nieustannie mówił o Polsce w trakcie wojny, który nieustannie starał się działać na jej korzyść. Zapraszam do zapoznania się z książką Pius XII i II wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, napisana przez ojca jezuitę Pierre'a Blet, jeśli tak to należy wymówić. Jest on jednym z czterech aktywistów, których Paweł VI wpuścił do tego tajnego archiwum i który opisuje, co tam jest zawarte. Tam podaje również słowa Piusa XII, które były kierowane chociażby właśnie do Polaków. Pan Ziemkiewicz kończy swój materiał stwierdzeniem, że polityka Watykanu nie powinna katolików gorszyć. Mówi, że polityka zawsze jest na swój sposób brudna i że należy tutaj oddzielić papieża jako głowę kościoła od papieża jako polityka. Moim zdaniem ten wniosek końcowy, jak również ta argumentacja właśnie z tymi przykładami historycznymi, uważam, że no właśnie nosi pewne znamiona daleko idącej niedokładności. Dlaczego? Przytoczone cytaty, przytoczone źródła są to źródła, które dosyć jednoznacznie są niekatolickie. To znaczy, zdarzają się tam wypadki polityków faktycznie katolickich, którzy są zacytowani, ale w większości to są romantyczni marzyciele albo, no właśnie, pan Chrzanowski, o którym już wspomniałem przed chwilą, który myślę, że ze zrozumiałych względów nie powinien uchodzić za człowieka przychylnego katolicyzmowi. A więc jest zrozumiałe, że polscy romantycy chcieliby takiej sakralizacji powstania i że za taką sakralizacją byli. Natomiast czy naprawdę my tego chcemy? Czy naprawdę uważamy to za racjonalne, żeby te powstania sakralizować i uważać, że papież powinien nakłaniać wręcz Polaków do powstań? Otóż, żeby zrozumieć
zachowaniem Rzymu w wieku XIX, warto również zapoznać się z kontekstem epoki. Tutaj jest jedna rzecz, którą no, myślę, że koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, taka powiedzmy ideologiczno-filozoficzna rzecz. Mianowicie jesteśmy w wieku XIX po Kongresie Wiedeńskim, rok 1815. O co chodzi z Kongresem Wiedeńskim? Kongres Wiedeński jest ostatnią, można powiedzieć, próbą przywrócenia dawnego porządku. Po wielkich rewolucjach, po wojnach napoleońskich okazuje się, że dawne monarchie zdołają się jeszcze obronić. Okazuje się, że zdołają Napoleona pokonać. Okazuje się, że da się jeszcze przywrócić ten stary porządek. I ten Kongres Wiedeński jest cały stoi pod znakiem tej restytucji, czyli przywracania tego starego porządku, przywracania tych dawnych monarchii. Jedną z podstawowych zasad Kongresu Wiedeńskiego jest właśnie ta autoryzacja, to znaczy to, żeby rządzili ci, którzy naprawdę mają do tego prawo i to prawo jest pojęte w ten taki najbardziej tradycyjny, czy powiedzmy konserwatywny możliwy sposób, czyli to musi być właśnie monarchia, która jest od wieków w danym kraju, czy w powiedzmy tak, danym kraju, no powiedzmy tak, na danym obszarze, czy władza, która już od wieków jest ustanowiona na danym obszarze. I tak te nowe rewolucyjne rządy będą powoli znoszone, albo no, powoli, albo i szybciej znoszone, właśnie restytucja, powrót do tych dawnych porządków, do tego dawnego porządku świata. No i teraz, biorąc pod uwagę, jaka była rewolucja francuska i jaki był cały ten rewolucyjny duch, który później rozlewa się po Europie, był ściśle antykatolicki. Ten duch, te poglądy uważały za jeden ze swoich głównych celów, aby Kościół katolicki zniszczyć. Włącznie z monarchią. Przecież to byli główni wrogowie wszelkich rewolucji. Tron i ołtarz, czyli królowie, dawni władcy, dawne monarchie i Kościół katolicki. To byli główni wrogowie. I teraz na Kongresie Wiedeńskim dochodzi do tego wielkiego spotkania tych głów, tych monarchów, którzy ustalają, przywracają nowy, stary porządek świata. I w tym kontekście trzeba patrzeć na Watykan i wiek XIX. Z punktu widzenia Rzymu, nie tylko takiego czysto politycznego, ale też tego z punktu widzenia wiary, jest zrozumiałe, że Rzym pochwala tą restytucję, że pochwala to dzieło Kongresu Wiedeńskiego, nawet jeśli właśnie ci władcy po części są prawosławni, a po części są protestantami. To nie zmienia faktu, że oni są reprezentantami dawnych monarchii, które występują przeciwko rewolucji, która to dosyć słusznie była postrzegana jako coś ściśle antykatolickiego. A więc ten wspólny wróg, czyli rewolucja, jednoczy tutaj bardzo mocno Watykan z tymi dawnymi monarchiami. Myślę, że naprawdę nie ma w tym nic dziwnego. No i teraz, gdy przychodzimy my, Polacy, i chcemy wywalczyć sobie naszą wolność w wieku XIX, no to oczywiście władze zaborcze będą to przedstawiały na arenie międzynarodowej wobec tych władz po postanowieniach Kongresu Wiedeńskiego, tych właśnie restytucyjnych władz, tych dawnych monarchicznych władz, które tutaj ustaliły na nowo, można powiedzieć, że wskrzesiły ten stary porządek świata. No to oni oczywiście będą to przedstawiali, że tutaj są tacy wichrzyciele, rewolucjoniści, którzy chcą tego rewolucyjnego ducha, którzy chcą, żeby spadły te monarsze głowy, którzy chcą, żeby księża znowu zawiśli na drzewach. Część rewolucjonistów faktycznie miała takie, czy naszych polskich powstańców, część miała też takie poglądy, a więc ten zarzut był taki mieszany. Oczywiście nasze powstania nie były aż tak rewolucyjne jak rewolucje na zachodzie Europy i jak późniejsza rewolucja na początku wieku XX na wschodzie Europy. No ale jednak dało się to tak przedstawić i jednak po części tak było.
I dlatego jest zupełnie zrozumiałe, że Watykan będzie w obliczu tego pisał do polskich biskupów, ale słuchajcie, uspokajajcie ten wasz lud, uspokajajcie ich. To jest prawnie właśnie, prawnie ustanowiona władza. Po kongresie wiedeńskim, gdzie na nowo ustalono właśnie zgodnie ze wszelką etykietą, ze wszelkimi uwzględnieniem wszystkich praw do dziedziczenia, gdzie ustalono, jak te dawne monarchie mają wrócić. Oczywiście, że te dawne monarchie i Watykan, oczywiście, że popierają ten porządek, oczywiście, że będą tego porządku bronić. I pamiętajmy, że my, Polacy, na kongresie wiedeńskim wcale nie zostaliśmy pokrzywdzeni. Biorąc pod uwagę, że walczyliśmy przeważnie po stronie Napoleona w wojnach napoleońskich, zostaliśmy przez tych, którzy pokonali Napoleona, potraktowani jednak łagodnie, to znaczy zostało stworzone Królestwo Polskie pod kuratelą cara rosyjskiego. My już dobrze wiemy, że to się nie mogło udać, że car rosyjski nie był skłonny, żeby tworzyć jakąkolwiek formę takiej Unii, że to nie mogło się udać ze względu na to, jacy rosyjscy carzy byli. Tak, my to dzisiaj wiemy. Natomiast z punktu widzenia Watykanu w wieku XIX mogło to nie być oczywiste. Czy nie możemy po prostu tak, jak właśnie Austriacy z Węgrami, stworzyć takiego jednego austro-węgierskiego imperium? Czy Polacy nie mogą tak istnieć jako Królestwo Polskie razem z rosyjskim imperium? Najprawdopodobniej tak to sobie ci monarchowie po kongresie wiedeńskim mniej więcej by wyobrażali. I tak bym sobie wyobrażał, że papież również to widział. I zwracam tylko na to uwagę, że decyzje mogą być błędne Watykanu. W ogóle nie twierdzę, że te decyzje zawsze były słuszne, dobre i potrzebne, jeśli chodzi o decyzje polityczne. Oczywiście, że mogą być błędne, ale nie można mówić o tym wieku XIX, o decyzjach Watykanu tylko z punktu widzenia polskich romantyków, którzy romantyzują i sakralizują wszelką rewolucję, dla których krew przelana w powstaniach to jest największa świętość i wartość, w ogóle nie uwzględniając, czy często mało uwzględniając konkretną polityczną sytuację, często robiąc te powstania faktycznie w sposób nieracjonalny, o czym mówiłem też w poprzednim materiale. Ale myślę, że Kongres Wiedeński i ten stary porządek świata, który wraca, gdzie znowu dochodzi do sojuszu tronu i ołtarza, myślę, że w obronie przed rewolucją, myślę, że jest to zrozumiałe, że wtedy w tym starciu to ten prawosławny car wypada lepiej niż polscy rewolucjoniści. Tak, to tak jedno i drugie trochę, znaczy polskich rewolucjonistów należy wziąć tutaj w cudzysłów, ale tak to było przedstawiane i mniej więcej tak to z punktu widzenia papieża mogło wyglądać. Pan Ziemkiewicz kusi się również na ciekawą definicję nieomylności papieskiej, to znaczy robi z niej, można powiedzieć, że ją desakralizuje, robi z niej taką zupełnie świecką sprawę. Mówi, że papież jest tak samo nieomylny jak Trybunał, jak Sąd Najwyższy w kraju, czyli po prostu jest to ostatnia instytucja, od której już nie ma odwołania, więc uznaje się ją za głos ostateczny. Ta myśl jest słuszna, ale oczywiście niekompletna, to znaczy faktycznie Kościół jest filarem i podporą prawdy. Cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane, cokolwiek rozwiążecie będzie rozwiązane. A więc jak najbardziej Kościół cieszy się asystencją Ducha Świętego po to, żeby prawdę wiary przekazywał. A więc bez wątpienia jest w tym bardzo mocny element nadprzyrodzony. Ale myślę, że ta uwaga jest w tym sensie słuszna, że warto dostrzec, że każda instytucja potrzebuje pewnej ostatniej instancji po to, żeby móc normalnie funkcjonować. I że jest ta, w tym sensie ta nieomylność papieska jest czymś naturalnym, choć również tak przyrodzonym, bo pamiętamy, że łaska buduje na naturze, a więc ona przemienia, uwzniaśla to, co już istnieje na poziomie naturalnym. I tak należałoby to widzieć, to znaczy ten naturalny aspekt, właśnie jak taki Sąd Najwyższy, on zostaje tutaj oczywiście jeszcze wzmocniony tym charyzmatem nieomylności, czyli dodatkowym darem, który jest zapowiedziany w objawieniu, po to, żeby Kościół mógł być tym filarem i podporą prawdy. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Podsumowując, Kongres Wiedeński, stary porządek świata, to jest to, o czym musimy pamiętać, gdy mówimy o polityce wieku XIX i nie ulegajmy takiej pokusie, żeby patrzeć na watykańską politykę w XIX wieku z punktu widzenia polskich romantyków, no bo ten punkt widzenia polskich romantyków nie jest jakiś taki stricte katolicki, jest punktem widzenia
mającym swoje wady i zalety, i naprawdę my po wiekach możemy sobie pozwolić na bardziej zróżnicowane i bardziej spokojne spojrzenie z zewnątrz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.